Miałam przyjemność oglądać i czytać jeden z Twoich wywiadów, gdzie dość odważnie powiedziałaś o depresji i o ciężkich przeżyciach, które miałaś będąc w szkole. Dlaczego zdecydowałaś się to tak naświetlić? Szczerze mówiąc, takie tematy na tak pozytywnym evencie. Ja myślę, że przepracowałam pewien temat i w momencie, kiedy każdy człowiek przepracuje pewien temat, który go dotyczy, jest w stanie o tym powiedzieć głośno i o tym mówić po to, żeby motywować innych i pokazać, że jest nas więcej. Ja nie jestem jedyną osobą, która przechodziła przez pewne przykre sytuacje w moim życiu, a myślę, że każdy człowiek ma coś z tyłu głowy i po prostu trzeba się wspierać. Jeśli ja powiem to głośno, to myślę, że będzie szersza, będzie więcej po prostu osób, które przełamie się z takimi rzeczami. Ja trzymam za wszystkich kciuki, naprawdę. Ja mówię o tym głośno, bo I'm fine, ja się czuję już sama ze sobą dobrze i trzymam za wszystkich innych też kciuki. Cześć, tu Karola Pisarek i zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania Jastrząb Post.